Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku, do jakiego doszło we wtorek po południu w zakładzie górniczym Sobieski w Jaworznie. Zginęło tam 4 górników. W mieście ogłoszono żałobę. Sprawę badają prokuratura i Okręgowy Urząd Górniczy. Paweł Jędrusik. Do tragedii doszło we wtorek po godzinie 15. 6-osobowa załoga górników wykonywała prace związane z udrażnianiem rurociągu podsadzkowego. Prawdopodobnie doszło do przemieszczenia trasy rurociągu, w wyniku czego 6 pracowników zostało poszkodowanych, a 4 z nich, wszyscy to pracownicy Zakładu Górniczego Sobieski, poniosło śmierć. Górnicy, którzy zginęli, mieli 34, 35, 38 i 39 lat. Każdy z nich osierocił od 1 do 4 dzieci. Po tragedii prezydent Jaworzna Paweł Silbert ogłosił w mieście żałobę. Ta żałoba potrwa do 2 grudnia bieżącego roku. W tym czasie prosimy organizatorów wydarzeń, mieszkańców o godne uczczenie pamięci ofiar. Flagi w mieście zostały opuszczone do połowy masztu, a prezydent zaapelował o odwołanie głośnych zabaw i wydarzeń. Przyczyny tragedii wyjaśnia już Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach. Zarządził oględziny miejsca wypadku zbiorowego. Tam się udała cała komisja pod nadzorem pracowników również Wyższego Urzędu Górniczego. Przeprowadzili oględziny, ustalili te rzeczy, które można było zobaczyć już na miejscu zdarzenia. Sprawą zajmuje się także prokuratura okręgowa w Sosnowcu. Wiadomo już, że będzie śledztwo w tej sprawie, ale na razie nie wiadomo, w jakim kierunku będzie prowadzone.